W tym filmie chciałbym przybliżyć Ci pojęcie zmiennej losowej, czyli co to jest zmienna losowa. I od razu powiem na początku, że ta nazwa może być myląca. Jak zobaczymy później, bardziej właściwym określeniem byłaby funkcja losowa, no ale ze względów historycznych przyjęła się taka nazwa, więc będziemy się jej trzymać. Co to jest takiego zmienna losowa? Otóż jest to sposób na zakodowanie w postaci liczbowej wyników pewnego doświadczenia, czy też procesu losowego. Czyli zmienna losowa zamienia nam, powiedzmy, wyniki, możliwe wyniki doświadczenia losowego w liczbę. No już sama ta notacja sugeruje bardziej, że to jest coś w rodzaju funkcji, prawda? Że tu mamy dziedzinę, tu mamy zbiór wartości. No dobrze, więc zobaczmy teraz parę przykładów, może się to stanie jaśniejsze. No tradycyjnie takie zmienne losowe się dużymi literami oznacza, czyli powiedzmy x, czyli co? Czyli musimy mieć pewne doświadczenie losowe. No takim typowym doświadczeniem losowym jest rzut monetą, czyli nasza zmienna losowa będzie możliwym wynikom rzutu monetą przypisywała liczby, czyli na przykład 1, jeżeli orzeł, no i 0, jeżeli reszka. No, czyli to jest przykład zmiennej losowej, która ma dwie wartości, 1 i 0, i te wartości zależą od wyniku pewnego doświadczenia losowego. No, oczywiście zamiast 0 i 1 moglibyśmy równie dobrze mieć tutaj na przykład minus 123, jeżeli orzeł, prawda? I na przykład 128, jeżeli reszka. No to też by była bardzo, bardzo dobra zmienna losowa. No ale bardziej taką intuicyjną może jest właśnie 0 i 1. Prawda? Czyli jeszcze raz wróćmy do pierwotnej definicji. 1, jeżeli orzeł, 0, jeżeli reszka. No inne typowe doświadczenie losowe, na przykład to jest rzut kostkami. Powiedzmy, że rzucamy trzema kostkami. Czyli wtedy zmienna losowa Y to jest zdefiniowana jako liczba oczek przy rzucie na przykład dwoma kostkami, prawda? Czyli to możliwe wartości tej zmiennej, no to to są, prawda, od, jeżeli rzucamy dwiema kostkami, to jest od 2 do 12, prawda? Wszystkie te liczby możemy wyrzucić. Maksymalna liczba, powiedzmy, że jest 6 oczek na jednym boku takiej standardowej kostki. No, innym przykładem zmiennej losowej, no na przykład jeżeli umiesz grać w brydża, to wiesz, że tam kartom przypisuje się pewne punkty. No i na przykład taką zmienny, na przykład as jest 4, król 3 i tak dalej. No 2 i 1, prawda? Dama 2 i walet 1. No i wtedy taką zmienną losową może być liczba punktów w ręku. No w rozdaniu kart. W brydża. No to jest taki przykład zmiennej losowej. No i teraz właściwie po co to się robi? No po pierwsze ze względów na przykład takich notacyjnych, to jest pierwszy przykład, że jeżeli mamy tak, jak to się mówi mądrze, skwantyfikowane te rezultaty, prawda, to nie musimy pisać na przykład, jeżeli interesuje nas prawdopodobieństwo takie, że liczba oczek przy rzucie dwoma kostkami, prawda, wynosi 7 albo jest mniejsze od 11, to nie musimy pisać prawdopodobieństwo zdarzenia tego, że liczba oczek, tylko możemy napisać prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa będzie miała wartość mniejszą od 7. Prawda? To jest taka standardowa notacja, czyli prawda? Te zmienne losowe kodują doświadczenia, wyniki doświadczeń losowych, którym jest przypisane pewne prawdopodobieństwo. I ten napis mówi, prawda, czytamy jako prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa Y będzie miała wartość mniejszą lub równą 7, co przy tej definicji zmiennej losowej oznacza, że
że prawda, prawdopodobieństwo zdarzenia tego, że liczba oczek wyrzuconych przy rzucie dwoma kostkami nie przekroczy 7. No? Czyli to jest skrótowy zapis tego. No albo prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy, że liczba punktów w ręku przy rozdaniu kart w brydża będzie równa na przykład 17. No? Takie zdarzenie. Czyli to i potem jeszcze, jak będziemy dalej może robić inne przykłady, to stanie się to może bardziej jasne. Teraz jeszcze chciałbym jeszcze raz podkreślić, czym się różnią te zmienne losowe od takich zmiennych, które napotkaliśmy wcześniej. Więc jak co wcześniej mieliśmy na myśli, kiedy mówimy zmienna? No na przykład zmienna występowała w roli niewiadomej, prawda? Na przykład w równaniu x plus 7 równe 18. Prawda? Czyli mamy zmienną x i chcemy obliczyć jej wartość, prawda? Czyli rozwiązać równanie względem zmiennej x. No może być tak, że mamy jedno równanie na dwie zmienne, na przykład y plus x równa się, y plus 3x równa się 8. No znowuż mamy jedno równanie, dwie zmienne. Tak? No i możemy je rozwiązać ze względu na przykład na y, czyli odejmując od obu stron minus 3x, mamy y równa się minus 3x plus 8. No i teraz to x ma dowolną wartość. No, czyli też zmienna występuje jako coś, co może mieć dowolną wartość lub też jest używane w sensie prawda, współrzędnej punktu czy też argumentu funkcji. No, f, funkcja zmiennej x jest na przykład 4x plus 7. Więc w tym sensie zmienna losowa nie jest taką funkcją, nie jest zmienną w tym sensie. Właśnie raczej jest funkcją i jest sens pytać się o prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa przyjmuje wartości z jakiegoś przedziału lub też jakąś wartość konkretną. Tak? Czyli wartością tych zmiennych losowych są przypisane prawdopodobieństwa. I służą one, tak jak tutaj te przykłady pokazują, do pewnego ilościowej charakteryzacji rezultatów pewnych zdarzeń losowych. No, na przykład możemy sobie wyobrazić taką zmienną losową, która mówi, że będzie określona jako liczba przymrozków w maju we Wrocławiu. No, jest to zmienne. W danym roku no nie wiadomo, ile będzie przymrozków, ale obserwując, mierząc temperaturę przez wiele lat, no możemy policzyć prawdopodobieństwo tego, że w danym roku będą na przykład 3 dni z przymrozkami w maju we Wrocławiu. Jest to informacja dosyć istotna, no na przykład dla plantatorów winogron czy innych wrażliwych roślin. Czyli tak jak widać, że te zmienne losowe bardziej są funkcjami, prawda? Czyli to są takimi funkcjami, których jakby dziedziną nie są liczby, ale dziedziną są jakby zdarzenia, prawda? Możliwe wyniki pewnego procesu losowego. Prawda? Czyli to jest dziedzina i ta zmienna losowa jest właśnie właściwie funkcją, która tym wynikom przypisuje liczbę.